Najpierw intensywna rozgrzewka, później ćwiczenie konkretnych sytuacji zagrożenia. Defendo uczy, jak zachować zimną krew w takich sytuacjach i skutecznie się bronić. Defendo jest systemem europejskim. Powstał z połączenia kilku sztuk systemów walki. Na bazie doświadczeń wieloletnich naszych czołowych instruktorów i założycieli. Powstał w odpowiedzi jak gdyby na zmieniającą się rzeczywistość, zmieniający się świat. Prawda? Mamy dużo sztuk walki, które korzystają z tradycyjnych metod. Niestety świat poszedł do przodu, prawda? Zmodyfikowały się, mamy dostęp do internetu, dostęp do mediów, możemy korzystać jak gdyby z tych zasobów. Ludzie uczą się dużo szybciej, dużo łatwiej, dużo w prostszy sposób. Niestety musimy na to odpowiedzieć, prawda? I odpowiedzią na zagrożenia, które z tego wynikają, jest między innymi Defendo. Mamy bardzo mocną bazę, jeżeli chodzi o techniki stójkowe, to jest Muay Thai. Jeżeli chodzi o techniki pracy w zwarciu, to są zapasy. Jeżeli chodzi o elementy walki na ziemi, to są oczywiście elementy z brazylijskiego jiu-jitsu, czyli wykorzystujemy te najlepsze elementy, które mogą się przydać na ulicy i które odpowiadają jak gdyby większości zagrożeniom, prawda? Bo nie możemy jak gdyby zrobić wszystkich rzeczy, bo nie mamy na to czasu. System ma być prosty i skuteczny i na tym jest właśnie Defendo, ale wykorzystamy te techniki, które są najlepsze i działają jak gdyby wielopłaszczyznowo, prawda? Czyli można jak gdyby znajomością jednej techniki pokryć wiele problemów. Obecnie w Bełchatowie trenuje grupa mężczyzn. Niektórzy od lat, inni dopiero zaczynają. Grupy są mieszane, nawet tutaj mamy osoby, które są dosyć świeże i takie, które już chodzą jakiś tam czas temu, jakiś ładny parę miesięcy bądź lat. Ja uważam, że lepiej człowiek nauczy się pracując z osobą, która ma wyższy poziom, niż po prostu wchodząc w grupę początkującą i działając. Mamy osoby, które są, tak powiedziałem, różne zaawansowania, ale mieszanie tego wszystkiego powoduje, że ten poziom w pewnym momencie szybko się wyrównuje i łatwiej jest to doświadczenie zdobyć. Defendo to propozycja również dla kobiet. Umiejętności obronienia się w sytuacji zagrożenia jest w stanie nauczyć się nawet filigranowa kobieta. System Defendo stara się przygotować każdą osobę do obrony przed zagrożeniami. Pierwszy poziom nazywa się Hard Target. To jest poziom, który uczy właśnie stawania się takim trudnym celem dla napastnika. I tak, jest to system, gdzie nawet mniejsza osoba, wkładając to jak gdyby odpowiedni wysiłek fizyczny, odpowiednią dozę pracy umysłowej i fizycznej, jest w stanie obronić się przed nawet osobą większą, prawda? Oczywiście pamiętając o tych podstawowych technikach, podstawowych zagrożeniach i przede wszystkim o bezpieczeństwie siebie i swoich bliskich, czyli nie na zasadzie, że jeżeli będzie dwóch mężczyzn i będzie pani sama, nie oszukujmy się, ale statystyka mówi coś innego, prawda? Nie da się wtedy obronić, nawet taka osoba jak ja będzie miała z tym problem. Natomiast w sytuacji 1-1 można działać albo prewencyjnie, prawda, czyli uniknąć tego zagrożenia, albo ekstremalnie dokonać jakiejś czynności, czy wykonać jakąś technikę i dopiero potem działać zgodnie z odpowiednimi procedurami. Chwilowo nie ma grupy żeńskiej, natomiast panie się u nas przejawiają. Wiadomo, że panie z uwagi na pracę zawodową i inne obowiązki nie zawsze mogą poświęcać swój czas na treningi, natomiast dosyć często pojawiają się u nas panie w grupach kilkunastoosobowych. Nawet mieliśmy pozytywne feedbacki od takich pań, że poprawiło się u nich i w życiu jak gdyby fizycznym i mentalnym, prawda, bo jednak buduje się psychika jakaś mocno przez te treningi i nawet dochodziło do mnie takiej informacji, że te panie gdzieś tam sobie poradziły w jakiejś tam prostej sytuacji na ulicy, nawet po kilku treningach były w stanie się obronić i spokojnie, bezpiecznie wrócić do domu. Treningi do łatwych nie należą. Jeśli jednak mają w realnym życiu podczas zagrożenia przynieść efekt, muszą być intensywne. Treningi są wyczerpujące, bo musimy być przygotowani na to zagrożenie, które można spotkać, na najgorsze, prawda? Nigdy nie jest tak, że na ulicy coś przychodzi łatwo. Jeżeli chcemy, żeby to przyszło łatwo, ten trening musi być wyczerpujący. Prawda jest taka, że gdyby ten poziom, który osiągamy tutaj po pół godzinie na ulicy pod wpływem różnych czynników, prawda? Czynników zewnętrznych, agresora, naszych hormonów, adrenalina, noradrenalina, kortyzol przede wszystkim, ten poziom osiągamy po 30-35 sekundach. Więc jeżeli organizm jest przygotowany na takie działanie, wtedy łatwiej jak gdyby ta obrona na zagrożenie przychodzi. Do grupy dołączyć można w dowolnym momencie. Kontakt przez Facebook Defendo Łódź Bełchatów.